Witajcie w Akademii Nicol Bolasa w kolejnym odcinku poświęconym magicowemu lore. Dosłownie dzisiaj rano pękło nam 1000 subskrypcji, co bardzo nas cieszy. Szczególnie, że nie są to puste cyferki, a tak naprawdę wasze komentarze, łapki w górę i frekwencja na streamach są tym, co nas motywuje. Ale w ostatnich dwóch filmach zgłębialiśmy początki historii Nicol Bolasa. Teraz przesuniemy się na osi czasu odrobinę do przodu i poznamy drugą, najgorszą postać, jaka istnieje w MTG. Jawgmota, szalonego medyka, który przeszedł długą drogę od nieetycznych badań nad zarazą po władanie Phyrexią. Opowiem wam też historię Imperium Fran. Swoją drogą, jak pewnie zauważyliście, jeżeli chodzi o uniwersum MTG, to sympatyzujemy z tymi złymi. Osobiście uważam, że są po prostu ciekawsi i muszę się też przyznać, że chociaż znałem wcześniej pobieżnie całą tą historię, to odświeżając ją teraz niesamowicie się wciągnąłem. Odcinki poświęcone lore są przynajmniej na razie oderwane od tego, co dzieje się obecnie w Magicu, a dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. Nikomu chyba nie trzeba pokazywać niesamowitego trailera War of the Spark. Natomiast jeśli chcecie być bardziej na bieżąco i wspólnie z nami przeżywać to wszystko, to polecam nasze social media, a przede wszystkim streamy na Twitchu. Dopełniając również formalności, przypominam, że nasze materiały są uzupełnieniem i rozszerzeniem artykułów pojawiających się na Psychatogu. Czym więc jest to całe Fran? Nie jest to nazwa, którą często w Magicu słyszymy, a warto o niej pamiętać. Unikalne połączenie artefaktów i świata fantasy, z którym mamy w MTG do czynienia, swoje początki zawdzięcza właśnie tej cywilizacji, która wyparowała z powierzchni Dominarii jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a w zasadzie morderczej chmury. Ale o tym zaraz. Wydarzenia, o których wam opowiem, są w zasadzie wstępem do jedynej wydanej w Polsce serii magicowych książek z cyklu artefaktów, którego pierwszy tom to Bratobójcza Wojna. Prolog w formie książki został wydany dużo później niż wcześniej wspomniany cykl. Nie doczekał się polskiego tłumaczenia i nazywa się po prostu Fran. Ostrzegam też na samym początku, że to opowieść bez szczęśliwego zakończenia. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy Fran powstało. Wiemy natomiast, że w okolicach roku 5000 przed rokiem zerowym argriwiańskiej rachuby czasu już istniało i miało się bardzo dobrze. Zajmowało 2/3 powierzchni kontynentu i miało kolonie na Shiv i Kalimanie. Imperium składało się z 8 głównych miast, a jego stolicą był Halcyon. Kojarzycie Evre? Potęga Fran zbudowana została przez jego rzemieślników, którzy nauczyli się wytwarzać tak zwane kamienie mocy. To właśnie jeden z takich kamieni jest symbolem całej cywilizacji. Kamienie te były wykorzystywane do zasilania różnej maści magicznych artefaktów i urządzeń, które sprawiały, że mieszkańcy Fran stali się tak zaawansowanym technologicznie, kulturowo i społecznie ludem. Używane były trochę tak jak my korzystamy z elektryczności, takie baterie, które wkładali do swoich magicznych odkurzaczy. Najwybitniejsi rzemieślnicy mieszkali w stolicy, tam też obradowała rada, która rządziła całym imperium. Głosowanie przebiegało większością głosów i odbywało się w dwóch rundach. Pierwsza polegała na wykrzykiwaniu tak albo nie, a jeśli nie było wyraźnej większości, przechodziliśmy do rundy drugiej, w której najdostojniejsi przedstawiciele poszczególnych miast i frakcji decydowali o ostatecznym kształcie państwa. Wspominam o tym nie bez powodu, bo za chwilę opowiem o jednym istotnym głosowaniu. W samej stolicy prężnie działały dwie polityczne frakcje. Rzemieślników, wspieranych przez elity, kultywujących tradycje, korzystanie z power stone'ów, rozwoju technologicznego i magii jako metody leczenia, a po drugiej stronie stali eugenicy, rozwijający medycynę tradycyjną, dochodzący nawet do etapu zaawansowanych operacji chirurgicznych i stosowania protez. Nieetyczna zdaniem większości działalność eugeników skończyła się dla nich wygnaniem. Warto też pamiętać, że w mieście funkcjonowała również najbiedniejsza klasa społeczna, tak zwani nietykalni, którzy ulokowani byli w jaskiniach pod miastem, znanych z karty często obecnej w biało-czarnych dekach, czyli Cave of Koilos. I teraz dochodzimy do miejsca, w którym zaczyna się właściwa akcja. Liderem rzemieślników był genialny konstruktor imieniem Glacian. W trakcie powstania wywołanego przez nietykalnych został zraniony przez ich lidera Gixa i zapadł na tajemniczą, nieuleczalną chorobę, z którą nie radziła sobie magia rzemieślników. Zapamiętajcie sobie postać Gixa, bo jeszcze o nim usłyszymy i to nie tylko w tym odcinku.
Bezradni wobec niemocy swojego lidera, mieszkańcy miasta wezwali przywódcę eugeników, prosząc go o pomoc. Tym liderem okazał się być nie kto inny, jak Jawgmot. Dość szybko zdiagnozował Glasjana, stwierdzając, że choroba go tocząca to ftizis, którą można przetłumaczyć jako gruźlicę. Natomiast w uniwersum MTG nie jest to oczywiście taka zwyczajna gruźlica. Jej źródłem jest szczególne promieniowanie kamieni mocy wydzielane podczas ich kreowania. Jak się okazało, jaskinie Koilos wraz z mieszkańcami ulokowane są tuż pod miejscem ich tworzenia. W efekcie większość jej mieszkańców jest już zarażona ftizis. Chociaż elicie Halcyonu teoria Jawgmota nie przypadła do gustu, to zainteresowanie nietykalnych sprawiło, że Jawgmot błyskawicznie zwiększył swoje wpływy w mieście. Udało mu się uzyskać fundusze, dzięki którym kontynuował swoje badania nad chorobą. Odkrył również serum, które co prawda nie leczy choroby, ale ją powstrzymuje. I tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że metody stosowane przez Jawgmota w jego badaniach były co najmniej dyskusyjne. Celowo zarażał plemiona okolicznych krasnoludów, Yashino i innych ras, by potem móc na nich eksperymentować. Wszystko to zbiegło się w czasie z kolejnym powstaniem nietykalnych, ugaszonym tak naprawdę dzięki zbawiennemu serum. Jawgmot stał się bohaterem narodowym i został włączony do wspomnianej wcześniej rady, rządzącej całym imperium. Niedługo później, kiedy do miasta zaczęły przybywać plemiona, żądne krwi, sprawcy lokalnych tragedii, na jaw wyszły nieetyczne metody Jawgmota. Poglądy członków rady na temat tego, co z tym fantem zrobić, były podzielone i ostatecznie to głos najnowszego członka rady, samego Jawgmota i Rebeki, zdecydowały o losie przyszłego władcy Phyrexii. Wcześniej chyba nie wspominałem, kim jest Rebeka. Jest to żona wspomnianego wcześniej Glasjana, która zbliżyła się do Jawgmota w czasie, gdy ten nieskutecznie leczył jej chorującego męża przy pomocy swojego zbawczego serum. Kolejnym zdarzeniem wartym odnotowania jest wizyta wędrowczyni Daifet, która usłyszała o geniuszu Glasjana i chciała omówić z nim możliwość zamknięcia całego planu egzystencji wewnątrz Kamienia Mocy. Przywódca rzemieślników uznał to za jakiś podstęp Jawgmota i nie był zainteresowany tematem. Co innego Jawgmot, zaintrygowany samą koncepcją multiświata, roztoczył przed Daifet wizję stworzenia dla mieszkańców Fran raju wolnego od ftizis. Namówił dzięki temu Walkerkę do znalezienia dla niego planu, który można by w tym celu wykorzystać. Daifet znalazła idealne miejsce. Sztucznie stworzony plan składający się z 9 kręgów wypełniony mechanicznym życiem. Jego twórca niedawno zmarł z niewyjaśnionych przyczyn, pozostawiając go pustym. Zaproponowała Jawgmotowi, by przejął nad nim mentalną kontrolę, zanim ten się zdegraduje. Nie trzeba go było długo namawiać. Objął władzę w metalowym świecie i nazwał go Phyrexią. Warto jeszcze wspomnieć, że Daifet utworzyła stały portal prowadzący do tego świata z Dominarii i klucz wręczyła Jawgmotowi. Sam klucz to 2 połówki Power Stone'a, które po złączeniu zamykały portal. Przyszły postrach całego uniwersum ukrył obie części w ciele nadal chorującego Glasjana pod pretekstem przeprowadzenia operacji usunięcia resztek sztyletu, którym ranił go Gix. Wspominałem, że portal mieścił się w dobrze nam już znanych jaskiniach pod miastem? Jeżeli nie, to pamiętajcie, bo przyda nam się to wszystko w jednym z kolejnych odcinków. Jawgmot na swój plan zaczął sprowadzać mieszkańców, lecząc z ftizis każdego, kto na niego wkroczył. Zaczął też przeprowadzać swoje eksperymenty chirurgiczne na nieco większą skalę. Nowi mieszkańcy Phyrexii zaczęli się stopniowo zmieniać, zyskując coraz więcej metalowych elementów. I tu pozwolę sobie odrobinę wyprzedzić bieg wydarzeń, by dać wam obraz tego, co działo się na Phyrexii. Powstał tam cały kult Jawgmota, rytuały, kapłani, akolici i demony. Każda istota dążyła do ewolucji w kierunku skompletowania wszystkich mechanicznych części ciała, napędzanych czarnym phyrexiańskim olejem. Stanie się kompletnym w 9 piekłach Phyrexii było najwyższą nobilitacją. Wróćmy jednak do właściwej historii. Całe imperium wystąpiło przeciw Jawgmotowi i jego nieetycznym metodom, grożąc wojną. Powstało również tak zwane Przymierze Fran, chcące obalić jego rządy. Szalony medyk wprowadził jednak stan wojenny i przejął władzę nad stolicą. Z pomocą Daifet, nadal wierzącą w jego dobre intencje, pod pretekstem ochrony, ewakuował pozostałych członków rady na plan Mercadi. Stworzyli oni tam później cywilizację, którą możecie kojarzyć z dodatku do Magicka Mercadian Masks. Jawgmot przejął totalną kontrolę i przygotowywał się do walki. I tu warto wspomnieć o jeszcze jednym dziele stworzonym przez Glasjana. Sztucznym księżycu zwanym Nullsphere.
Konstrukt ten, służący do kontrolowania mocy Power Stone'u, został wykorzystany w tej wojnie. Sytuacja zrobiła się niezbyt ciekawa, ponieważ cywilizację Fran coraz bardziej wyniszczała choroba i wojna domowa. Jak się okazało, mieszkańcy Halcyonu, którzy nie udali się na Fyreksję, zostali zarżnięci i posłużyli jako części do fyreksjańskich metalowo-biologicznych konstruktów. Ostateczna bitwa przeciwko Fyreksji odbyła się w roku 4795 przed rokiem zerowym argliwiańskiej rachuby czasu i zakończyła się totalną klęską sił sprzymierzonych. Makabryczne, półludzkie konstrukty i zupełnie mechaniczne stwory Jawgmota bez problemu rozprawiły się z przeciwnikami. Całość zakończyła zabójcza chmura wypuszczona na całe Fran, niczym bomba atomowa, anihilując wszystko i wszystkich. Jedynie bunt załogi obsługującej Nullsphere sprawił, że również konstrukty Jawgmota ucierpiały. Najbardziej tragiczną postacią jest tu jednak Rebeka, która w ostatnich chwilach życia odkryła w ciele Glacjana dwie połówki kamienia. Połączyła je, zamykając portal i więżąc Jawgmota wraz z jego makabrycznym ludem na Fyreksji. Następnie weszła prosto w zabójczą chmurę. Tej strasznej tragedii dopełniła informacja, że Glacjan nosił w sobie iskrę Planeswalkera, która nigdy nie zapłonęła. Warto jeszcze wspomnieć, że gdzieś w międzyczasie Dyfed odwiedziła Jawgmota, chcąc zobaczyć postępy jego prac nad rajem dla Fran. I cóż, powiedzmy, że nie była zachwycona. Próbowała przekonać szalonego medyka do zmiany postępowania, a w rezultacie skończyła ze sztyletem zawierającym kamień mocy w głowie. Powstrzymywał on ją przed jakimkolwiek funkcjonowaniem, ale nie zabijał. Jak pamiętacie, ówcześni Planeswalkerzy byli nieco potężniejsi niż obecni. Taka Dyfed chociażby przed chwilą zbudowała portal międzyplanarny. Żeby móc podróżować między planami, musiała przyjąć jednak śmiertelną formę i ten moment wykorzystał Jawgmot, aby ją unieszkodliwić. Jego pragnieniem było przeprowadzenie eksperymentów na dawnej sojuszniczce i badanie możliwości wędrowania między planami. Te plany również pokrzyżowała mu Rebeka, usuwając ostrze i pozwalając Walkerce umrzeć. Tym sposobem kończymy kroniki Fran z Jawgmotem uwięzionym na Fyreksji, kontynuującym swoje badania i tworzącym coraz to nowe horrory, pałającym żądzą zemsty na całej Dominarii. Na okazję do jej realizacji będzie musiał poczekać kilka tysięcy lat, do momentu, kiedy dwaj bracia grzebiący w ruinach znajdą dwa niepozorne fragmenty kamienia. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem Wam zbudować fundamenty pod kolejne elementy układanki. Widzimy się już za tydzień z kolejną porcją lore.